Ten materiał miał zaczynać się nieco inaczej. Po recenzji Redmi Note 8T Xiaomi zapytało się nas, czy moglibyśmy więcej opowiedzieć o tym urządzeniu na naszym kanale. I w sumie recenzja była dość krótka, więc się zgodziliśmy i postanowiliśmy, że zaangażujemy w to także ludzi z ulicy w ramach sondy, że zapytamy się użytkowników tego urządzenia, jakie są ich wrażenia, a potem przyszło to, co przyszło. Niespecjalnie mi się to podoba, wam pewnie też nie, no ale trzeba było wymyślić jakiś inny format. No a że to są dość trudne czasy, to i trudno było z tym wszystkim podobać. Ale potem pomyślałem sobie, że nawet w takich trudnych czasach Redmi Note 8T może być dobrym urządzeniem i ciekawym smartfonem. Dlatego też udało mi się w inny sposób podejść do tematu. Zapraszam Was do oglądania. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie NFC teraz stało się bardzo ważnym elementem każdego smartfona, bowiem same sklepy zachęcają do tego, aby nie płacić gotówką, no i niekoniecznie wyjmować też karty z portfela, a przyłożenie smartfona jest bardzo proste i w Redmi Note 8T znajduje się moduł NFC, który w końcu pojawił się w tej serii, dzięki czemu możemy płacić zbliżeniowo, unikać tego kontaktu, nie wklepywać numerów na pinpadzie, więc wiadomo, psit. Zapłacone, to wszystko jest znacznie, znacznie bezpieczniejsze. Ale NFC to rzecz ze środka smartfona, a to co widzimy na pierwszy rzut oka to jakość wykonania i to jak smartfon radzi sobie z próbą czasu. W przypadku Redmi Note 8T ten rezultat może być całkiem obiecujący, ponieważ mamy szkło Gorilla Glass 5 generacji z przodu oraz z tyłu, no i mamy dość charakterystyczne wykończenie. I żeby nie było, że ja tutaj wam mówię, że telefon jest ładny czy coś, to po prostu zapytałem się ludzi w internecie, aby oni stwierdzili własnym okiem, nie kogoś, kto na co dzień recenzuje smartfony, czy ten telefon wygląda atrakcyjnie, czy też nie. Po pierwsze fajny kolor, po drugie fajny efekt tego lustrzanego odbicia i wydaje mi się, że to jest dzisiaj pożądana cecha wśród telefonów. Jeżeli chodzi o przód, to też wygląda fajnie, bo te krawędzie, które... Wydaje mi się, że ma pełny ekran, tak? Taki bardzo duży, że nie ma krawędzi, które nie są jakby ekranem, więc wygląda bardzo fajnie. O tyle, co nigdy nie lubiłem jako takich kolorowych telefonów, bo bardziej brałem właśnie jakieś odcienie szarości albo czarne obudowy, to ten niebieski nie wygląda wcale źle. Tak jak widzicie, opinie ludzi z internetu, którzy na co dzień nie obcują ze smartfonami, są raczej pozytywne i widać, że Redmi Note 8T jest w stanie do nich przemówić właśnie takim wyrazistym, charakterystycznym wykończeniem, choć oczywiście są też wersje bardziej stonowane dla tych, którzy wolą obcować w innej stylistyce. Tak pomyślałem o tych pozytywnych opiniach i w sumie zacząłem pytać ludzi, jak myślą, ile to urządzenie może kosztować. Oczywiście pytałem osoby, które raczej nie znają realiów rynkowych, dlatego te ceny, jak zresztą zaraz usłyszycie, są dość nietypowe. Jak myślisz, ile to wszystko może kosztować? Mając na uwadze, że to jest w sumie Xiaomi, to coś w okolicy 800 zł? Nie. 1299. Jakoś tak, nie wiem, około 2000. W tyłu znajdziemy 4 aparaty, w tym główny 48 megapikseli. Mamy też NFC do płatności zbliżeniowych. No i to wszystko zamknięte w no, taką obudowę, którą już oceniliśmy, że jest ładna. Jest w niej też bateria 4000 mAh, szybkie ładowanie. No, jak myślisz, ile to wszystko może razem kosztować? No myślę, że biorąc pod uwagę wartości, które wymieniłeś, myślę, że około 3000-3500. Od 1500, nawet do 2000, do 2500 nawet bym strzeliła. Popytałem znajomych, ale w porządnej sądzie trzeba by było też zapytać nieznajomych, a jak to zrobić, kiedy tak naprawdę nie można zrobić sondy ulicznej? Mam pomysł. Wbijemy na Omegle. Mi się wydaje, że on by kosztował tak gdzieś między 2500-3000. 200. 1700-1600. Nie wiem, 2000. 5000? W sumie jestem trochę zaskoczony. Jak sami widzieliście, tylko Kamil był w stanie mniej więcej prawidłowo wycenić, gdzie to urządzenie plasuje się. I zacząłem się zastanawiać, skąd właściwie taki pomysł? Skąd ludzie biorą takie wyceny tych urządzeń? To pokazuje, jak ogromną drogę poczyniły smartfony w średniej półce cenowej, te do 1000 zł, ale też jak ogromną drogę poczyniła marka Redmi, bowiem jest to urządzenie całkiem napakowane funkcjami. Mamy tutaj do czynienia z 4 aparatami z tyłu, z procesorem Snapdragon 665 i 4 GB RAM-u oraz baterią 4000 mAh, którą naładujemy szybką ładowarką 18 W. Coś, co tak naprawdę było jeszcze niedostępne dla telefonów w tej półce cenowej, teraz faktycznie tam się pojawia za pośrednictwem Redmi i to wszystko może się składać na to, że ludzie faktycznie wyceniają to urządzenie znacznie drożej niż ono kosztuje w rzeczywistości. Ale wiecie,
To są tylko suche elementy specyfikacji, a to, jak to wszystko sprawdza się w użytkowaniu, to już zupełnie inna bajka. Dlatego też zapytałem kogoś, kto nie jest recenzentem, a ma to urządzenie na co dzień, jak się z niego korzysta. Tak się akurat zdarzyło, że mam znajomą Violetę, która faktycznie mogła podzielić się swoimi wrażeniami z korzystania z tego telefonu na co dzień. Praktycznie zawsze działa ok, fajnie, płynnie mi przechodzi, gdzie ja właśnie potrafię powłączać nagle wszystkie programy, przeskakiwać między nimi. Zdarzyły mi się jakieś delikatne przycinki, albo jak na przykład z gry wychodziłam, to też na chwilę ten telefon dochodził do siebie, ale nie było to jakoś tak strasznie odczuwalne, że faktycznie siedzi się i czeka. Aparat sprawuje się dalej dobrze. Fajne ma te tryby, trochę się nimi pobawiłam, nie jest źle. Też fajne niektóre filtry tam można sobie poustawiać, to też jest spoko. No, dla mnie to jest jakoś zadowalające. Bardziej mi się podoba w nim rozdzielczość ekranu, w sensie kolorki są bardzo fajnie takie nasycone, nie widać jakichś takich pikseli czy czegoś. Ekran ma swoje plusy i minusy. Plusy jest taki, że on jest większy, że można faktycznie więcej rzeczy przeglądać na nim. Też ma podziałkę ekranu, że można dwie rzeczy naraz robić. To też bardzo fajna opcja jest. To jest spoko, że można na spokojnie film obejrzeć i nie czuję właśnie różnicy przejścia między komputerem a telefonem. A minus? No to, że on jest duży. To jest faktycznie dla osób, które mają małe ręce, to może być trochę problematyczne. To, że jest ciężki, jest duży. To jest właśnie taki największy minus tego telefonu. Zapytałem też ludzi na Mi Community, którzy nie chcieliby raczej występować przed kamerą, o to, co oni sądzą o tym urządzeniu, gdy już go używają. I tutaj także, opinie są w miarę pozytywne. Tak więc widzicie, jeżeli urządzenie sprawdza się po kilku miesiącach, to jest dobry znak, aby posłużyło Wam przez dłuższy czas. A zresztą, to są trudne czasy, to już powiedziałem, trzeba się trochę rozluźnić. Teraz pokażę Wam możliwości aparatu, ale nie tutaj. Pójdziemy sobie gdzieś. Redmi Note 8T jest gotowy na trudne czasy. Tak trudne czasy, że jesteśmy w stanie wyjść do parku. To chyba naprawdę jedyna ostoja normalności w tym wszystkim, co się teraz dzieje. A Redmi Note 8T jest na to gotowy, ponieważ ma aż 4 obiektywy. I nie będę Wam mówił o technicznych aspektach. Pokażę Wam po prostu zdjęcia. Przede wszystkim zdjęcia z obiektywu makro, bo to coś, co jest jednak rozwiązaniem dopiero pojawiającym się w smartfonach, a zdecydowanie warto z niego korzystać. Ja jestem ogromnym fanem tych zdjęć, które pokazują te szczegóły. A w przypadku Redmi Note 8T faktycznie możemy się dość mocno zbliżyć do naszego obiektu. Mamy autofokus, ba, możemy nawet edytować opcję makro w ramach ustawień profesjonalnych. Tak więc myślę, że jest to całkiem dobry zestaw dla tych, którzy lubią tę miniaturową fotografię. Tak więc sami widzicie, nie ma tutaj zretuszowanych zdjęć, nie ma tutaj kupionych opinii. Są za to wrażenia ludzi, którzy faktycznie korzystali z tego urządzenia przez dłuższy czas. No i to wszystko rysuje całkiem pozytywny obraz. Redmi Note 8T to dobry telefon nie tylko na trudne czasy, chociaż wtedy pokazują także parę swoich cech, które normalnie mogłyby zostać niedocenione, jak na przykład NFC. Tak czy inaczej, mam wrażenie, że jest to dobra propozycja zarówno w ofertach do 1000 zł, jak i gdy będziecie szukać kolejnego telefonu w abonamencie. Nic mi nie pozostaje tylko powiedzieć, jak zaprosić Was do komentarzy, żebyście to Wy podzielili się opinią na temat tego urządzenia. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne materiały. Cześć!